Zapraszam do poznania historii pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Mariusza Słowackiego w Skarżysku Kamiennej. Historię budynku można podzielić na trzy etapy. Od momentu rozpoczęcia budowy do wybuchu II wojny światowej, okres II wojny światowej i okres powojenny. W 1926 roku rozpoczęły się prace budowlane. Rok później nadano szkole patrona imię Juliusza Słowackiego, a w roku 1929 zabrzmiał pierwszy dzwonek. Dzień dobry, moje nazwisko Cezary Borgenstein. Jestem pracownikiem pierwszego liceum. Jestem pracownikiem konserwatorem woźnym na tym obiekcie. W roku 2010 przy budowie hali odkryto w fundamentach byłego budynku gospodarczego odkryliśmy płyty nagrobne z żydowskiego cmentarza, tak zwane macewy. I budynek gospodarczy był w miejscu, tak jak jest w tej chwili widoczny jest ten mur, cały ten mur. W podziemiach na dole są po prostu w fundamencie, są te macewy wmurowane w ścianę. Zostało to zgłoszone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku. W chwili obecnej, mimo że jest trawnik, jest kostka, jest droga, macewy są zabezpieczone w ten sposób, że są zafoliowane, zasypane piaskiem. W każdej chwili, gdy będzie potrzeba, można je zawsze je odsypać, odkopać, żeby historycy mogli się zapoznać po prostu, jak to wygląda. Tak? No, po prostu no, nie było innych możliwości, tak Wojewódzki Konserwator Zabytków ustalił. W pierwszym okresie budynek szkolny był oczkiem w głowie mieszkańców Kamiennej, którzy przysyłali tutaj swoje dzieci, nie tylko po edukację, ale również wypoczynek i na zajęcia sportowe. Szkoła była swego rodzaju szkołą ogrodem. W okresie II wojny światowej w budynku Niemcy zorganizowali szpital dla rannych żołnierzy z frontu wschodniego, ale mimo to w części sal lekcyjnych nadal odbywały się lekcje aż do 1944 roku. Po II wojnie światowej budynek zmieniał się wraz z potrzebami edukacyjnymi i zmieniał się wraz z mieszkańcami Skarżyska Kamiennej. Obecnie jest bardzo nowoczesną placówką wyposażoną w pracownię specjalistyczne i bardzo nowoczesną bazę sportową.